Ostatnio brałem udział w programie radiowym, gdzie pytanie wyławcze brzmiało, czy wiara pomaga zarabiać pieniądze. No jak myślisz, pomaga czy nie pomaga? Szukanie sensu, rozwój życia duchowego, czy pomaga? Czy to jest taki parasol, który tutaj trzymam nad sobą, który mnie chroni od deszczu, od tych przenośnych też deszczu, jakiejś ulewy od problemów życiowych? Poprzez rozwój jesteśmy w stanie się wznieść te kilka stopni do góry, tak jak tutaj gdzieś w tej chwili wchodzę sobie na jakąś kładkę. Jestem w stanie spojrzeć na rzeczywistość z innego poziomu. Często się mówi, że głównym takim zagrożeniem w biznesie jest to, że spośród drzew nie widzimy lasu. No tutaj właśnie poprzez to, że widzimy las, że jesteśmy w stanie szerzej spojrzeć, a to jest wtedy takie prawdopodobieństwo, że nasza szersza perspektywa, że nasze szersze spojrzenie pozwoli nam trafnie podejmować decyzje. Jaka stąd konkluzja? Taka praktyczna porada. Myślę, że przy najbliższej sytuacji, gdzie będziesz miał podjąć trudną decyzję albo staniesz przed trudnym wyzwaniem, to może spójrz z góry, spójrz z częścią wierzącą, jak to wygląda z perspektywy boskiej, jeżeli niewierzącą, jak to wygląda z perspektywy tego, co po sobie zostawisz, twojej firmy czy spuścizny, która zostanie twoim najbliższym. Myślę, że ta szersza perspektywa, to spojrzenie z góry, może być odpowiedzią na to, czy pomaga, czy nie pomaga. Czy pomaga w zarabianiu pieniędzy? Myślę, że pomaga.